Uczy mnie Biblia. Czego uczy mnie Biblia w pierwszej Księdze Mojżeszowej? W rozdziale 24 rebeka żona dla Izaaka jako obraz powołania kościoła? Ciekawym jest powiązanie tego 24 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej z dwoma poprzednimi. W rozdziale 22 syn zostaje złożony w ofierza na ołtarzu. W dwudziestym trzecim Sara znika z sceny, a w 24 Abraham wysyła sługę, by poszukał żony dla tego, którego mówiąc obrazowo otrzymał z powrotem z umarłych, jak to mówi nam list do Hebrajczyków 11 rozdział dziewiętnasty werset. Kolejność ta zgadza się zadziwiająco z porządkiem wydarzeń związanych z powołaniem Kościoła. Te wzniosłe fakty przedstawione nam w Nowym Testamencie to odrzucenie Chrystusa i Jego śmierć, odstawienie na bok Izraela, powołanie Kościoła na cudowne stanowisko oblubienicy baranka. Odpowiadają one co do jednego treści naszych trzech rozdziałów. Śmierć Chrystusa musiała być faktem dokonanym, zanim powołano Kościół. Tak samo zniesiona musiała zostać przegroda z muru nieprzyjaźni, zanim stworzono nowego człowieka, o czym mówi nam list do Efezjan, drugi rozdział. Zrozumienie tego jest decydujące, żebyśmy znali miejsce, jakie Kościół zajmuje w drogach i zamysłach Bożych. Dopóki trwała żydowska epoka, Bóg zarządził ścisłe odłączenie Żydów od Pogan. Dlatego myśl o zjednoczeniu tych wrogich sobie grup w jednym nowym człowieku była zupełnie obca i odległa duchowi Żyda. Żyd został wychowany w przekonaniu, że jego stanowisko daleko przewyższa pozycję Pogan, postrzegał go jako nieczystego, z którym zabronione były mu wszystkie związki, o tym możesz przeczytać w Dziejach Apostolskich 10 rozdziale, 28 wersecie. Gdyby Izrael żył w społeczności z Bogiem, zgodnie z relacjami, w jakie Bóg z łaski postawił, w jakie, zgodnie z relacjami, w jakie Bóg z łaski wprowadził swój Lud ziemski pozostałby na tym stanowisku odłączenia i przywilejów, więc możemy powiedzieć jasno: gdyby Izrael żył w społeczności z Bogiem zgodnie z relacjami, w jakie Bóg z łaski wprowadził swój ziemski lud, pozostałby na tym stanowisku odłączenia i przywilejów. Izrael udał się jednak inną drogą, i gdy przez ukrzyżowanie Pana Jezusa. Pana chwały i odrzucenie świadectwa Ducha Świętego po jego zmartwychwstaniu dopełnił miary swojego bezprawia. Bóg powołał Pawła, czyniąc go zarządcą zupełnie nowej sprawy, która była od wieczności ukryta w zamysłach Boga, podczas gdy on przemawiał jeszcze do Izraela. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem. Chrystusa Jezusa za Was, Pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla Waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach. A teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że Poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Tak uczy nas list do Efezjan, trzeci rozdział, od pierwszego do szóstego wersetu. Jest to wyraźna, klarowna mowa. Tajemnica kościoła utworzonego z Żydów i Pogan, ochrzczonych w jednym duchu, w jedno ciało, zjednoczone z wywyższoną w niebie głową Chrystusem, aż do dni apostoła była zupełnie nieznana. Apostoł mówi o niej dal dalej, tak możemy przeczytać w liście do Efezjan 3, rozdział 7, werset, której sługą zostałem według daru łaski Bożej. Okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Apostołowie i prorocy Nowego Testamentu tworzą jakby pierwszą warstwę tej zadziwiającej budowli, o czym mówi list do Efezjan 2.20. Wynika z tego, że budowa Kościoła nie mogła zostać rozpoczęta przed czasami apostolskimi. Gdyby zaczęto ją już za dni Abla, apostoł powiedziałby zapewne zbudowani na fundamencie świętych Starego Testamentu. Ponieważ powiedział coś zupełnie innego, musimy z tego wyciągnąć słuszny wniosek, że wierzący Starego Testamentu, choć z pewnością zajmują ważne miejsce, nie mogą należeć do ciała, które aż do momentu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz idącym za tym wydarzeniami zesłaniem Ducha Świętego istniało jedynie w zamyśle Boga, Wierzący ci byli z pewnością zbawieni, jak my, przez krew Chrystusa i przeznaczeni do tego, by wraz z Kościołem zażywać radości niebiańskiej, chwały. Niemniej jednak, nie mogli należeć do ciała, które dopiero wiele setek lat po ich śmierci zostało powołane do bytu. Abyśmy mogli posiąść klarowne zrozumienie przesłania tego rozdziału, Musimy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty. Po pierwsze, przysięgę. Po drugie, świadectwo. Po trzecie, sukces misji Eliezera. Tak, przysięga złożona Abrahamowi przez sługę Eliezera. Jaką radość sprawia wierzącemu spostrzeżenie, że podniesienie Rebeki. Do wysokiej godności żony Izaaka opierało się na przysiędze, jaka zaistniała pomiędzy Abrahamem a jego sługą. Ona sama nic o niej nie wiedziała, chociaż zgodnie z planem Boga była punktem centralnym wszystkich podejmowanych w tym rozdziale działań. Tak samo ma się sprawa z Kościołem Bożym. Czy będziemy rozważali go całościowo, czy też jego pojedyncze członki? Księgi Twoje, wszystkie członki moje wpisane są i dni, w których kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Mówi Księga Psalmów 139,16. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim, duchowym błogosławieństwem niebios. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Abyśmy byli święci i nienaganni, przed obliczem Jego, w miłości powołał nas do siebie. Tak mówi nam słowo Boże zapisane w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci do czwartego wersetu: Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Tak mówili z do Rzymian, rozdział 8, wersety 29 do 30. Istnieje zdumiewająca harmonia pomiędzy przytoczonymi wersetami, a tematem, który nas zajmuje tutaj w 24 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. rzeszowej powołanie. Usprawiedliwienie i chwała Kościoła spoczywają na, za, na zamyśle Bożym i na Jego słowie, przypieczętowanym przez przysięgę oraz na śmierci zmartwychwstaniu i wywyższeniu Jego Syna. Jeszcze na długo przed założeniem świata w sercu Boga istniał cudowny zamysł odnośnie do kościoła, który jest nierozerwalnie powiązany z myślami. Boga o wywyższeniu Jego Syna. Złożona Abrahamowi przez sługę przysięga miała na celu pozyskanie towarzyszki życia dla Izaaka, która stałaby u jego boku. Życzenia, jakie miał ojciec względem swego syna, stały się bezpośrednią przyczyną nadania Rebece jej całej godności. Jakąż radość daje nam świadomość, że pewność i bezpieczeństwo i wieczna szczęśliwość Kościoła są nierozerwalnie powiązane z Chrystusem i Jego chwałą. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny, albo mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Tak uczy nas Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, jedenasty rozdział ósmy do dziewiątego wersetu. Tak więc, w podobieństwie o wieczerzy weselnej czytamy, podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I o tym też czytamy w Ewangelii Mateusza, 22, rozdział, drugi werset. Syn stanowi centrum wszelkich myśli i zamysłów Boga. Jeżeli ktokolwiek. Zostaje wprowadzony do chwały, to może stać się to tylko w powiązaniu z osobą syna. Przez grzech człowiek stracił prawo do Bożej wspaniałości nawet do samego życia, ale Chrystus podniósł całą karę za grzech. Tak, Chrystus poniósł całą karę za grzech. On sam wziął na siebie wszelką odpowiedzialność za swój Kościół i jako jego zastępca został przybity do krzyża, na swym własnym świętym ciele poniósł na drzewie jego grzechy i z całym ciężarem grzechu stąpił do grobu. Nie ma zatem nic, co mogłoby równać się z uwolnieniem, jakie Kościół zawdzięcza Chrystusowi. Dzięki Chrystusowi, dzięki Niemu został całkowicie uwolniony od wszystkiego, co zwracało się niegdyś przeciw Niemu. Został obdarzony życiem, wywiedziony z martwych wprost z grobu Chrystusa, gdzie na zawsze pozostały wszystkie grzechy jego członków. Życie, jakie ma, zostało wywalczone po tej samej stronie śmierci, gdy w Chrystusie wszystkim żądaniom Boga ostatecznie stało się zadość. Życie to bazuje zatem na sprawiedliwości Bożej jak, tak samo jak prawo Chrystusa do życia opiera się na jego unicestwieniu mocy śmierci. On sam jest życiem Kościoła. W ten oto sposób Kościół ma Boże życie. Jest przeodziany Bożą Sprawiedliwością. A nadzieja, którą ma, nadzieja, która go ożywia, to nadzieja sprawiedliwości. I tutaj jest wiele miejsc, które ze Słowa Bożego nam to pieczętują. Ewangelia według Jana 3,16, Ewangelia według Jana 3,36, Ewangelia Jana 5,39 do 40. 6,27 Ewangelia, 40 werset z 6 rozdziału, 47,68 werset także 11:25 Jana Jana 17:2 List do Rzymian 5:21 List do Rzymian 6:23 Pierwszy list do Tymoteusza 1:16 Pierwszy list Jana 2:25 oraz 5:20 Judy 21 List do Efezjan drugi rozdział Pierwszy werset do szóstego rozdziału, czternastego wersetu. Także mamy informację o tym, że mamy do piętnastego wersetu. Tutaj jest pełno takich miejsc, które nam to poświadczają. List do kolosan. Pierwszy rozdział, dwunasty do 22 drugiego wersetu. Także mamy drugi rozdział 10 do 15 wersetu. List do Rzymian 1, 17 oraz 3:21 do 26. Także list do Rzymian 4:5 albo list do Rzymian 4:23 do 25 oraz Drugi list do Koryntian 5,21 oraz list do Galasian 5, rozdział, 5, werset. Podane przed chwilą przeze mnie fragmenty pisma uwypuklają przede wszystkim trzy aspekty: życie, sprawiedliwość i nadzieję Kościoła. Powinieneś się wziąć ze swojej Biblii i przeczytać każdy z nich z osobna. Wszystkie trzy aspekty mają swe źródło zjednoczeniu Kościoła z tym, czyli z Chrystusem, który został wzbudzony z martwych, nic nie jest w stanie tak umocnić serca jak przekonanie, że egzystencja Kościoła jest częścią chwały Chrystusa, a kobieta jest chwałą mężczyzny, jak mówi nam pierwszy List do Koryntnia 11, 11:7 kościół nazwany jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. O tym mówi nam list do Efezjan 1 rozdział 23 werset. Wyrażenie to jest godne uwagi. Słowo oddane tutaj jako pełnia oznacza zupełnienie jakiejś rzeczy, coś, co decyduje o tym, że stanowi ona kompletną całość. W tym właśnie sensie Chrystus jako głowa i kościół jako ciało tworzą jednego nowego człowieka. List do Efezjan 2.15 o tym nam również mówi. Jeśli rozważamy kwestię istnienia kościoła z tego punktu widzenia, nie będziemy dziwić się, że był on przedmiotem odwiecznego zamysłu Boga. Raczej, do głębi poruszeni, przekonamy się, że dzięki łasce istniał powód, dla którego oblubienica. Umiłowanego syna zajmowała myśli Boga już w przeszłej wieczności. Izaak potrzebował Rebekę. Dlatego była ona przedmiotem tajnej przysięgi i planu, podczas gdy sama dziewczyna nie miała jeszcze pojęcia o swojej przyszłości i swym wzniosłym przeznaczeniu. Wszystkie myśli Abrahama kręciły się wokół Rebeki abym zaprzysiągł Ciebie na Pana Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek kananejczyków, wśród których mieszkam. Tak pokazuje nam pierwsza Księga Mojżeszowa. 24 rozdział, werset 3. Żona dla mojego syna stanowi tutaj sedno sprawy, nie dobrze jest człowiekowi, aby był sam. Myśl ta pozwala nam na głębszy wgląd w istotę Kościoła. W zamysłach Boga jest on potrzebny Chrystusowi. W jego dokonanym dziele Bóg spełnił warunek niezbędny do tego, aby Kościół mógł zostać powołany do bytu. Gdy rozważamy sprawę z tej perspektywy, nie chodzi już o kwestię tego, czy Bóg może wyratować grzeszników. Nie, Teraz rozumiemy już, że On gorąco pragnie wyprawić wesele dla swego Syna, a sam Kościół jest wybraną oblubienicą, przedmiotem planu Ojca, miłości Syna i świadectwa, jakie składa Duch Święty. Został przeznaczony, by być towarzyszką i współuczestniczką wszelkiej chwały Syna, jak i miłości, której On sam był przedmiotem od wieczności. Posłuchajmy słów syna, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ewangelia według Jana, 17 rozdział, 22 do 23 wersetu. Słowa te objawiają nam myśl Chrystusa odnośnie do Kościoła. Kościół nie tylko ma stać się jak on, lecz jest teraz takim, jak czytamy. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w Dzień Sądu. Gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Tego uczy nas pierwszy List Jana 4, rozdział 17 werset. Fakt ten daje duszy niezachwianą ufność. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy: w synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tego uczy nas słowo Boże w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 20 werset. Wszelka niepewność znika, ustępując miejsca błogiej absolutnej pewności, gdyż oblubienicy wszystko jest zagwarantowane w Jej oblubieńcu. Wszystko co należało do Izaaka, stało się własnością Rebeki, wszystko co należy do Chrystusa jest prawną własnością Kościoła, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość wszystko jest wasze. Wyjście zaś Chrystusowi, a Chrystus boży. O tym mówi pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, 21 pierwszy do dwudziestego trzeciego wersetu. Chrystus został ustanowiony ponad wszystkim głową kościoła, bo tak mówi nam list do Efezjan, pierwszy rozdział 22. werset. W wieczności jego największą radość będzie jego największą radością będzie stawienie przed sobą kościoła w jego piękności i chwale, które sam mu podarował. Chwała i piękno kościoła będą stanowiły jedynie odbicie jego własnej chwały. Aniołowie i nadziemskie władze oraz zwierzchności mają podziwiać w kościele cudowną mądrość i moc i łaskę Bożą w Chrystusie, Jezusie.